Czuję się nazywam Retrakecz. Witam w kolejnym ten czy dwa. Powracamy, żeby zamordować jakiegoś typiana. Tutaj sobie spoczywa kierka. Z tygrysiem podnieceniem wracamy do serii, żeby zamordować jakiś cipcioków. No i rozpoczynamy, tak, startujemy. Ricky Maru oczywiście, że... I musimy się zmierzyć z wieżą demonów, górą demonów. Ricky Maru udaje się do fortecy na jakiejś tutaj górze. Nie jakieś dziadygi, wstrętne demony będą nam towarzyszyć po drodze. Nie będziemy się bawić w egzorcystę, tylko im podcinimy po prostu gardło. Akt drugi. I co się dzieje? O, jaka piękna cutscenka. Jakiś goły facio z stringami dla chłopów. Jej, tak jak ja ostatnio się skapnąłem, że nie wyciąłem fragmentu, jak byłem w gaciach. To też jest rozsądne. Nie pokażę, gdzie on był. Nie. To dla takich erotycznych moich fanów. Tak, dokładnie jestem gejem. Znaczy nie jestem gejem. Ale ten gościu jakiś taki niedożywiony. Przynajmniej powinien jakiś, nie wiem, sanostol jeść albo coś, żeby mieć apetyt do jedzenia, a nie ten. Ła, kura! Tak, straszne wieści z jednej z naszych wiosek. O, jest nawet siwy dziód. No dobrze, oczywiście, Gozia. Właśnie. Jestem na twoje sugusy. Jako siwy dziód Ricky Maru. Ło, to małpa jest czy człowiek? Ło, to małpa jest czy człowiek? So bad. Why does my soul? Nie, to oczywiście, że była małpa. Go ahead and scream. We're in the middle of nowhere. O kurde, nie! No w ogóle inny jakiś bandzior z... Co to za czerwona morda jakaś? Red Skull z Kapitana Ameryki się tutaj pojawił, czy co? Co on mu zrobił? Aha, on się przebrał po prostu. Jestem człowiekiem, który utnie ci no hala! Jak szybko skacze, nie wierzę, jak Neil Breen w ostatnim filmie, on też tak. Spider! Spider Neil Breen! Spider Breen! Spider Breen! Does whatever a Spider Breen spins away! Zabieramy sobie oczywiście napój srebrzysty, a cztery wezmę, a czemu? A kto mi zabroni? Rzutki! I startujemy! Shirukenem, komuś czesny w jundru! Muszę sobie przypomnieć, jak się w ogóle podcinało komuś żyły. Tego na razie nie chcę używać. A jak się patrzało? O, jest, dobrze. To już chyba większość rzeczy wiem. Chciałem mapę tylko zerknąć. Okej. Już wszystko sobie przypomniałem. Nie mogę wskoczyć do wody, bo jakiś cipciok mnie zaraz usłyszy. I trzeba patrzeć, czy nie żęgoli coś przy okazji. Pse. Jakie ładne to jest miejsce. No wiem, że jakiś dzięcioł tutaj kurde dziury boruje. No. Oj, typiusz. Dobrze, że mnie nie zauważył. Jak się przykleić do ściany? To są takie demony, że to są przebierańcy po prostu. Nie, o, w końcu się przykleił do ściany. Jezus Maria, ale tylko do tej ściany się chce przyklejać. Do tej drugiej już nie. A, ja rozumiem, to jest jak na dyskotekach. Jak na dyskotekach z dziewczynami. Że tylko do niektórych chcesz się przyklejać i... Przymierzać całą dyskotekę, żeby tylko uciąć jej głowy. No! Hapsa! Wow, smoke bomba nawet rzucił! Łoś ty mordę, ale on jest dobry! Au! Nie bij mnie! Jestem Ricky Mary, jestem biednym człowiekiem! Ja się uczę dopiero! Jezus Maria, jestem na stażu! Kurwa mać! Ajajajajaj! Jej, ale zostawił krwi tutaj na ścianie. Z tego co rozumiem, to tutaj trzeba wskoczyć. Hops. Au. Ale jeszcze jestem sprytny. Ta dupcia trenowała pośladki całe wiosny. Całe kurde wiosny. Nie tylko chwilę, nie tylko momenci, ale też całą wieczność trenowałem łydy. Trenowałem łydy na siłce, na tych schodach jeżdżących prawie.
Oj, jakżeś się mógł nie złapać tego? O, Jezus. Ja tu ginę, mamo. Ja tu ginę! Nalej zupy pomidorowej, bo nie wyrobię. No nie wyrobię. Nie ma rzeczy ważniejszych, bardziej regenerujących istnienie nasze niż zupa pomidorowa. Dokładnie, dokładnie. Zupy zjedz talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. Lelele, tylko żeby się stąd nie spaść na głowę, bo głowę ma się tylko jedną. Tylko jedną, tylko jedną. Szubidubidubi, lubię skakać po skałach jak kózka na matuska! I nic mu się nie stało. O, jest! Cipiusz! Chodź się tu ze mną przywitać. No chodź! No chodź się ze mną przywitać. No chodź się ze mną przywitać. Odcięły mu rękę! Nie, ma dwie ręce, tylko krwią bluzga, keczup rozrzuca. Jak śmiesznie szanować keczopka! Mogę to rozwalić, tego, ten stragan? O, pięknie. Taps. Chyba za dużo hałasu robię, no ale cóż. No sobie tam czyha? No co ty sobie tak czyhasz? Jakieś promocje tu są? Promocje tu są jakieś? Jakim z cudem on mnie z góry nie widzi? No dobrze, no. Nie będę kwestionował logiki tej gry. Bo gdy mi wspiera, to się cieszę. Ops, ouj. No. Opsza! Ale z ciebie demon poprzebierany. Przebieraniec paskudny, a nie demon. Wiecie co? Tam są jeszcze jakieś skrzynki, to może coś tam w nich jest. No jest, właśnie, przypomniałem sobie ten duży skok. Dobrze. I robi taki fajny wicher. Wicher od razu wtedy się nawet odpala. Dobra, skakujmy w końcu tam. Hopsie, 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 hopsie. Chciałem uciąć taki wielki stragan. Nic tu nie ma w tych kartonach, nawet Hanka przez nie umarła. Przez nie umarła. Anka, my współczujemy tobie. Oj, 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 tutaj jest jakiś typiosz. O kurde, całkiem blisko. Tak, blisko. Jest ten typiosz, że hyc. On mnie nie widzi, on mnie nie widzi. Całe szczęście, że nie dostrzegasz mnie, bo ja kocham się w tobie, oh yeah. I ani jednej egzekucji nie miałem, cały czas coś źle klikam. Ale przynajmniej zostawili troszeczkę keczupu. Troszeczkę keczupu. Idziemy przez most. Idziemy przez ten piękny most nad tą równiną srebrzystą, nad tym potokiem ognistym. Na 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 na. Wow, 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 wow. Calm down, bitch. Calm down. Calm down. Mnie tu nie było. Ja tu nie istnieję prawie. Ja sobie tutaj tylko zwiedzam tylko. Nie rozumiesz, tak idę. Ops, przykucnij, przykucnij! Tak jak było z tym After Earth, że Will Smith mówi do swojego syna: kucnij, kucnij! I on spojrzał i zobaczył wielką wieżę, dokładnie, to jest to samo! I wiecie co, chodźcie, chodźcie, hops, chodźcie, hops! Ja będę chodził i kucam. Za kamyszkiem się schowam. On idzie w moją stronę, czy... Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Kurde, jakim cudem! I dramatyczna muzyka się uruchamiła prawie, prawie. On mnie goni, co? Hops! Widziałeś kiedyś takie triki? No właśnie, no właśnie, nigdy się tego nie nauczysz. Nigdy w życiu się tego nie nauczysz. Hops! Gdzie on jest? No i właśnie, uciekłem. Uciekłem mu, bo jestem ninja. Ja pojawiam się i znikam jak murzyn na pasach. O mnie, schowam się za drzewem, nie znajdziesz mnie tutaj. Syrop na kaszel, wypiłem go i jestem zdrów jak ryba. Przy okazji, super efekty specjalne po Akodinie są. No, fajnie, że dalej się spinałeś, dalej spinałeś po ślady, co? No to masz za to spinanie? O Boże! O, to był trik, to był triko. Szuruburu, pomiotaj mu trochę! Au, 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 au! Jesteś demonem! Zgiń, demonie, przepadnij! To właściwie maska jest, ale nie demon. Jak ja bym się mógł schować za tym kurwa kamieniem? Jak on cały czas non stop skakuje na tego kamienia. Już się wszyscy uspokoili? Majtki zluzowali? Nie.
Hep, chowaj się, chowaj się. To jest jakiś domek, co to ma być? Ktoś tu pije herbatę? Pusto tutaj trochę. Nawet wygódka nie jest. To nawet toaleta nie jest! Jakie oni mają tutaj warunki pracy? Wstrętny, wyrodny typiarz. Zauważyłem cię pierwszy. Przytulę cię do mej piersi. Do mej piersi. Mężczyzny. Do mej piersi, mężczyzny. Utulę dziś chcę ciebie. Do mej piersi, mężczyzny. Chcę cię przytulić. Więc chodź tu do mnie. O, jak się przewrócił. Dobrze, że nikt nie usłyszał tego, że on się przewrócił zaraz, kurwa, obok jego skały. Likimaru się stawia. Jego siwa głowa nie pozwala na to, żeby dosięgnął. Dosięgnij tego. O, jest, złapał się. Odwróć się, nie w tą stronę. Czy ja ci muszę mówić, w którą stronę masz się odwracać? Przyjacielu, ja cię przyszedłem utulić. Przytulić cię. What a smile. Feels so bad. Why does my soul... Ty tylko w dwie strony patrolujesz? No i ukrojony plaster z niego jest. Plaster z wątróbki. I wezmę sobie zatruty ryż. Ja się już dawno zgubiłem i nie wiem, w którą stronę mam, szczerze powiedziawszy, iść. Ale idę w stronę przeciwników. I oni się znajdują gdzieś tutaj. Gdzieś w okolicy i nie wiem, czy on mnie obserwuje, czy nie. Ups, ups. Nikogo tutaj nie... Ło, jest! Jest typiarz, jest typiarz. Uciekaj! Chowaj się, chowaj się, chowaj się! Chodź tu do mnie, jak ty chcę, tylko nie gejowsko, ale zawsze przytulić. Więc chodź tutaj do mnie, mój przyjacielu złocisty, i chodź odrąbię ci tą głowę. I wylądował. Wylądował ketchup na podłodze. Jakież to marnotrawstwo jedzenie. Jakież to marnotrawstwo jedzenie. Tutaj jest jeszcze jakiś inny typiusz? Nie widzę tu. Nie widzę tu nikogo na razie. Rozejrzymy się. O, może tam jest. Jest, 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 jest! O, jest typiusz! Dobrze, zauważyłem go pierwszy. Więc chętnie się wespnę. Wespnę się. Wow, tu jest jakiś kolejny most. Hop, o, już bliżej się. Nie mogliśmy się jeszcze bliżej poznać? Kurde, jak szkaccenka się ucięła. Naprawdę. Coś się przykrzaniło się. Gdzie tu jest jeszcze jakiś jeden? Bo on mi pokazuje, że zaraz obok jest jakiś kolejny. To on jest na górze, tak? Nawet słyszę jego kroki. Tylko nie wiem, gdzie on jest. To jest niekomfortowe uczucie. Nie wiem, skąd się mam was spodziewać. Hultaje. Hultaje przebrzydłe. Cholercia jasna. Jakiś tu... Jakiś on jest obowiązkowy. Jaki przyjacielski z niego typiarz. Patroluje. Nie odpuści sobie. Nie odpuści sobie na krok. Patrol to rzecz najważniejsza. Ojś ty w mordę! Żeśmy się spotkali. No tak, ja chciałem ci kawę. Kawę ci chciałem przynieść. Kurwa z Starbucksa, ale najpierw chciałem poznać twoje imię. Żeby później napisali na kubku. Kurwa, na kubku mieli napisać. Dla ciebie to miało być. Dla ciebie, kochany. Kochany, kochany, jaj, jaj. Coś ty w mordę, kurwa, zaraz. Ja tu ginę, mamo, pomidorowy, kurwa, dalej. Pomidorowy. O Jezus, tu mnie już nie złapiesz. Tak, wiem, że masz problemy z kurwa zestawami. Nie wejdziesz tutaj, a ja się w tym czasie napiję soku. Kompot srebrzysty i jedwabisty. Po co ja się chciałem z nim prać? Bo myślałem, że jak spadnę, to już się nie będzie orientował. Już? Odpuściłeś sobie? Schowaj broń, właśnie. Rozsądnie wróć do swoich kurwa zajęć. Zastanów się nad swoim życiem. Ale najpierw zginij, przepadnij, poczwaro! Cholercia jasna, ja myślałem, że on jeszcze się chce ze mną bić. Ojojojojoj. No, kurde, no. No i w końcu 2 HP i do widzenia. I fajne, twoje zwłoki się nauczyły w końcu wspinać po schodach, bo twoje kolana kurwa nie wyrabiały. Naprawdę, po tym wielkim czasie, jaki tutaj istniał pomiędzy tymi... Nie! Ja drugi psok gdy wypiłem! Faces, worn out places, worn out faces, bright and early. Jestem tuż przy twoich stopach. Chciałbym ci je pomasować, bo wiem, jaką masz ciężką
Jezus, ale mu wbił miecz! O, fuck! Z tego pana to już niewiele będzie. Więc rozumiem, że musimy się tam udać, tak? A, to skaliste zbocze. Na zbocze! Do zboków, dokładnie. Hepsy! Jak się spierniczyłby z tego Monteverestu, to nie wiem, co by było. Pozostała mi tylko tamta część mapy, więc... Więc tutaj jeszcze nie byłem. Hej! Nikt mnie tutaj nie widział. Wow, jest. Całe szczęście się nie skapnął, że to ja. Uj, nie. Nie obracaj się w taki niekontrolowany sposób. Kurde, jak ja mam go dogonić? Wiecie co, ja się tutaj schowam. Nieważne. Poczekam, aż wyjdzie. Chodź się ze mną przytul. No nie chwyć. Ja wiem, że potrzebujesz tej czułości. Tutaj sam sobie tak siedzisz. Sam sobie tak, biedaczku, siedzisz. Oj. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz kurwa zrobić? Uj, dziabnął go prosto. A, serducho. I wyleciał. Keczopok wyleciał. Mogę się schować tu w budce. Dokładnie. Założyć kiosk. Kiosk ruchu. What? Gdzie ja mam się teraz udać w takim bądź razie? Oj, ktoś mnie zauważył. Nie widziałeś mnie. Tylko w swoich snach. Dalej mnie widzi? Cholera, gdzie on jest? No tak, wiem, dramatyczna muzyka. On ma dwa sierpy. Dwa sierpy, to dwa serca ma. Ten chłopak wie, jak czułości komuś trzeba. No sierpem mnie przywita, a młotem mnie dziabnie w plecki. Pogłaszczę, masaż to jest rzechyc. Jak się i mogłeś nie złapać tego, kretynie? Ja pierdziolę, gdzie ja teraz jestem? O nie, tu jest jakiś typ już, prosto w serce. Prosto wpadłem w jego sidła. Jego miłosne sidła, dokładnie. Miłosne sidła. Zawinałeś na mnie, dziadzie wstrętny paskudny, o chrybtusie dziadychu. Ops. Skradam się do twoich stóp. Skradam się do ciebie, hyc. Oj. Nie idź w moją stronę. Nie chcę się jeszcze z tobą przywitać. Odwrócił się! Biegniemy szybko! Szybko! Nie znajdziesz mnie tylko w swoich snach. Jest! Ukrojony! A niedźwiadek się tam jeszcze szlaja. Widzieliście? Niedźwiadek. Wiecie co, ja może u niedźwiadka też ukroję przy okazji. Misio Pysio, chodźcie przytula. No chodź, Pysiaczku. Chodź, Pysiaczku. O kurde, Misio Pysio! Uspokój się, kurwa, Misio Pysio. Oj, Misio Pysio się nawrócił, kurwa. Zobaczył swojego kumpla detniętego. Misio Pysio, to tylko zwłoki. On się przewrócił. Na grabie upadł, okej? Okay? Misio Pysio, nie denerwuj się, uspokój się, Misio Pysio. No, Miśko Piśko. Miśko Piśko! Miśko Piśko! Kurde, ukrój tego Miśka Piśka, jest! Pokrojony, Jezus Maria. Najpierw zginął karton, a później Misiek Pisie. No to zastanów się, chciałeś się poświęcić dla Hanki? Dla Hanki chcesz się poświęcać? Serio, Miśko Piśko. Wiecie co, to już kurde nikogo nie ma tak naprawdę. Więc tamten mi typiasz na górze został. Ups, skoczyłem tutaj, że hyp, i jestem tutaj, ups. Wow, to jest jakiś test. Test skoków. Skoki. Co się dzieje? On spadł do dziury, czy co? Jakiś kretyn jeszcze krzyknął. Blundertek! No i co niby zrobisz, co? No i co niby zrobisz? Skocz do dziury. Wiecie co, ja go poczęstuję może shurikenem. Chodź tu się, zabawimy się. Co? W twoją kurwa łysą głowę od razu dostaniesz. Aż przeskoczył przez tekstury. No i co? I co? Masz tu swoją głupią głowę. Jeszcze ostatni shuriken mi na niego został. Jak nie trafię, to nie żyj. No i do widzenia. Shuriken! Zamordowany typ już jest! Oj, w końcu się tutaj dostałem. Idziemy do domku! Hop! O, tam Misio Pysio jeszcze jest. To są jacyś ludzie.
Co oni tu robią? Cześć! Czy to są coś schwytani ludzie, którzy byli na początku cutscenki? Thank you. Nie ma za co. Ubierz majtki. Ubierz gacie jakieś. Wow! Masz wielki nos jak Joker. Jak Pinokio. To jest cholerny Pinokio! No nie. Oni nie mieli żadnej broni, a ty ją zamordowałeś z krwią tutaj. Z dziką krwią. Ty morderco! No i się rozpoczyna walka z tym cipciokiem. Wygląda na to, że jest tutaj szefem tych bandziorów. Spójrzcie, ile on ma życia, nie wierzę! No i podejdź jeszcze bliżej, podejdź! Jak na razie się troszkę oderwał ode mnie. Odskoczyć? Oj, widzę, że lubisz się rozszarpywać na małe strząpeczki. Na małe kawałeczki, na malutkie... Pół życia mi w ogóle zjechał jednym kombem. Jak ja uwielbiam tych bossów, kurwa, z tęczu. Oni się inaczej nie potrafią zachowywać, tylko od razu rąbać na pół życia. Zgubiłeś się! Zgubiłeś się! On mnie zgubił w tych, kurwa, swoich lochach. Maszuję ten baton, Kwadrat i zginąłeś! Kurde, jeszcze jeden cios! No, w końcu. Ach, poleciała ta krewka, poleciał ten ketchup! Jaka satysfakcja z tego mordowania. Dalej żyje? No właśnie, Pinokio, bo ci... Aha. Powinieneś umrzeć, kurwa, w tym. W ciszy. O, jak mu pojechał. Ach, ten Rikimaru nasz kochany. Siwe disy mu przychodzą na myśl. Powinienem odciąć, kurde, ten nos w tym, na sam koniec. Nie, bo ten śmiech mi od razu przypomniał Jokera. No dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie tej części i mam nadzieję, że się spotkamy w kolejnej. I trzymajcie się, bujaczki! Bądźcie jak Rikimaru.